samotna jest ta stawka. Zobaczymy, czy to też będą pacemakerzy, czy to jednak od początku w takim tempie ruszył Daniel Jakiniuk, Mister Timon w tej chwili na prowadzeniu, na miejscu drugim Filipian Zak, a na miejscu trzecim Jakub Wawrzykowski. Tak wygląda w tej chwili pierwsza trójka. Artur Guła, jak dobrze zauważyłem, jest na miejscu czwartym, podeszła Michał Wendland i Tomek Topczyk, czyli dwóch zawodników MKS Szczecinice, na miejscach piątym i szóstym. 12 okrążeń do końca. Tutaj już dużo więcej dzieje się, jeżeli chodzi o rywalizację niż pani, bo tam mieliśmy trzy zawodniczki. Tu mamy już pierwszą czwórkę, drugą czwórkę. 17, czyli 17, jeden zawodnik tylko nie pojawił się z listy zgłoszonych na starcie. Mocno rozciągnęła nam się już w tej chwili ta stawka. 17 zawodników, ale cały czas ta trójka bardzo mocno podyktowała te pierwsze 400, już 500 metrów. Rozciągnęła nam się w tej chwili nieco ta stawka. Trójka na cele, potem taki łącznik z kolejną grupą, a więc Artur Guła, on jest na miejscu czwartym. Ale tutaj jeszcze będą pewne zmiany. Będą pewne zmiany w tej chwili. Filipianka gdzieś tam próbuje lekko rozerwać tą stawkę. Filipianka, Daniel Jakiniuk i Jakub Wawrzykowski do końca 11 okrążeń. 600 metrów za nimi. Filipianka w tej chwili na prowadzeniu. Na miejscu drugim Daniel Jakiniuk, na miejscu trzecim Jakub Wawrzykowski. Tak wygląda sytuacja na pierwszych trzech miejscach. Mocno zaczyna nam się rozciągać cała stawka zawodników i będzie się tutaj działo. Będą wybudle, oj, coś tak mi się dziś wydaje. Bardzo dobre tempo podyktowało tych trzech zawodników. Gdzieś tam wszyscy żartowali sobie, że będą biegać szybko niżej 16 minut i tak się na to wskazuje. 15.45 to był taki czas, który padał najczęściej podczas rozmów przedstartowych ze wszystkimi zawodnikami, którzy pojawili się dzisiaj na linii startu. Już od godziny 17.30, kiedy przyjechaliśmy na stadion do Legnicy, zaczęła się tak giełda czasów i zobaczymy, czy się nie mylili. Naprawdę nieźle ruszyli. Pogoda do biegania jest wręcz idealna, bo jak dla mnie jest delikatnie zimno, to znaczy, że dla biegacza jest idealnie. Jeszcze dla mnie osobiście, jakby lekko padał deszcz, byłoby jeszcze lepiej, bo to uwielbiam, natomiast no, nie każdy lubi biegać w deszczu. Ja kocham biegać w deszczu. Ja też. W dalszym ciągu ta sama trójka na prowadzeniu. Jan tak jak i Miłk Wawrzykowski w tej chwili nieco nam się zmieniło na kolejnych miejscach, czyli mamy Patryka Chrzanowskiego, za nim jest Michał Wendland i Artur Gułaj i Tomasz Sobczyk, to jest tych pierwszych siedmiu w tej chwili zawodników, trzech i Tomasz Sobczyk, który biegnie tam gdzieś samotnie, próbując łączyć całe te stawki. Adam się zastanawia, że mógł podjąć. On nie, w tych butach nic nie dał rady. Proszę, 400 metrów za zawodnikami, cały czas bardzo mocno ta trójka na cela, ale tutaj Michał Wendland i Patryk Chrzanowski próbują zaszczytować. Michałowi się to już udało, a więc już czterech zawodników jest w tej chwili na prowadzeniu. Bardzo mocna grupa. Michał nie chce tam zwolnić, nie chce tam z nimi zostać, tak jakby delikatnie chciał ich wszystkich już prześcignąć. 3600 metrów do końca. 3600, tyle było przed chwileczką, a więc za chwilę będzie już nieco mniej więcej 9 okrążeń. 9 okrążeń dla tych zawodników, którzy w tej chwili przebiegają kreskę tak jak Robert Kuriata. 9 okrążeń do końca, a 8,5 okrążenia do końca na tej piątki, która już jest na prowadzeniu, bo Patryk Chrzanowski przycisnął tam gdzieś 2-3 szybsze kroki i w tej chwili już doszacował do tej pierwszej czwórki. Mamy już piątkę na prowadzeniu cały czas. W tej chwili Filipianczak,
i Michał Wendland, tak to wygląda. Środa Wielkopolska, MKS Siechnice. Już po tych kolejnych okrążeniach, to 5 okrążeniach, 4,5 dokładnie będziemy mieli już pierwsze dubelki, 3200 metrów do końca przed liderami, a więc 8 okrążeń do końca. Wilczanka cały czas trzyma się na prowadzeniu. Michał Wendland bardzo mocno gdzieś tam go naciska i także dynamicznie Daniel Jakimiec na miejscu trzecim. Jakub Arzykowski jest czwarty. Patryk Czołowski na końcu tej grupy. Artur Gułaj po raz kolejny jako łącznik pomiędzy tą uciekającą grupą i Tomasz Septyk na miejscu siódmym. Tam zaczynają nam się tasować najszybsi i wolniejsi nieco zawodnicy. Dobrze, dobrze robię. Za chwileczkę 2200 metrów będą mieli w nogach, w tej chwili 2100 metrów za tą prowadzącą grupą. To jest 5 zawodników, cały czas niezmiennie 5 zawodników. Patryk Chrzanowski także 2 kroki za tą prowadzącą grupą. Filip Janczak nie odpuszcza, cały czas mocne tempo narzucił. Michał Wendland się nie poddaje, a Daniel Jakimiec próbuje teraz delikatnie kontratakować. Jakub Arzykowski także trzyma się tej grupy. Patryk Chrzanowski lekko przyczajony, 2800 metrów do końca, więc 7 okrążeń. Na razie bardzo dynamiczny, bardzo ciekawy, interesujący biegi na piątka. Jest to mocno Artur Gołaj w tej chwili dalej na miejscu szóstym. Tomasz Sobczyk na miejscu siódmym. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę rywalizację. 4-5 zawodników na czele. Oni już mają za sobą 2000, blisko 2400 metrów. Jak biegną na tą prostą start meta, to będzie to już półmetek tej rywalizacji, a więc 2500 metrów. W tej chwili 2400 za tymi zawodnikami. Cały czas ta piątka na prowadzeniu. Cały czas nie zwalniają tempa. Zobaczymy, jaki to będzie czas po 2600 metrach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o zegar. Za chwileczkę, już w tej chwili półmetek rywalizacji, 2500 metrów w nogach ma pierwsza piątka po tej kontrze Daniela Jakimiuka. Filip Janczak się obronił, on znowu wychodzi na czoło tej grupy. Każdy z nich zapewne ma jakąś taktykę. Każdy zapewne wie, jak ten bieg chce rozegrać. Na pewno rozgrywał go wcześniej gdzieś tam w głowie. 2600 metrów za zawodnikami. 8.16 to jest czas w tej chwili Filipa Janczaka. 8.16.01 czas Filipa, który cały czas na prowadzeniu gdzieś tam jakby delikatnie w bublach ta pierwsza trójka próbuje się rozerwać, próbuje gdzieś tam uciekać. A więc te takie zielone odblaskowe koszulki, biało-czerwona koszulka Daniela Jakimiuka. Tak to dokładnie wygląda. Filip w tej chwili na prowadzeniu. Daniel jest drugi, a Michał na miejscu trzecim. Ale Michał nie odpuszcza. Patryk lekko wyprzedził Kubę. Już cały czas ta piątka jeszcze się nie poddaje, nie rozrywa ta dwójka, która choć na chwileczkę odstała, ale dosłownie na 100 metrów od tej prowadzącej trójki, znów razem 5 zawodników. Za chwilę 3000 metrów za nimi, już ostatnie 5 okrążeń, ostatnie 2000 metrów. Za chwileczkę zobaczymy, jak był czas na 3000 metrów, później będzie można go porównać ze zwykłym stanem tego biegu na trójkę, który będzie kończył dzisiejszą rywalizację o godzinie 21:20, bo wtedy będziemy mieli ostatni bieg na 3000 metrów, ale my na razie skupiamy się na piątce. Cały czas bardzo mocno Filip Janczak na początku tej stawki. 3000 metrów to jest 9.34, równiutko jak od kreski. Wcześniej było to 8.16, 9.34, równiutko biegnie te kolejne okrążenia. Filip nie dostaje w tej chwili jako Wędrzykowski. Tak jakby cały czas na policji przyczajonego Patryk Czanowski na końcu tej grupy, ale Kuba też się nie poddają. Za chwileczkę znowu po raz kolejny dogoni gdzieś tą grupę, a przed nimi już tylko za nimi
3200 metrów w terminie 1800 tylko raz. Dziadce będzie tu bardzo dużo. Będziemy patrzyli na kolejne wyniki, na kolejne czasy czterech zawodników. Mocno pretuje, tak jak wydaje mi się, że trzech. Cały czas Filip Janczak rozmawialiśmy, żartowaliśmy nieco pod startem. Życiówka Filipa 15-40, to jest życiówka przed chyba 11 lat, ale czemu nie, bo 11 latach też można powiedzieć życiówkę. A jakże, bo to jest zawodnik, który 15-40 biegał 11 lat temu, gdzieś tam na mitingach. Nie pamiętam, ale chciałbym, to Polsce. 3400 metrów, za chwileczkę będzie za tą mocną grupą. Dwóch od początku utrzymuje bardzo mocne tempo, a więc Filip Janczak, Daniel Jakimi, 10.51, 10.52, 15, Michał Wendland, Patryk Szanowski, Jakub Wawrzykowski, oni poniżej 11 minut pobiegli ten 3400, 4 okrążenia do końca, ale już się rozrywają, dwójka, która od początku nastawiała się na mocną walkę między sobą, toczy, prawdopodobnie będzie ją toczyć do ostatnich metrów, w tej chwili jak na chwileczkę. Daniel Jakimi po kilku tysiącach wręcz metrów wyszedł na prowadzenie, luzując na tym prowadzeniu Filipa Janczaka, ale to nie oznacza, że to jest koniec rywalizacji. Michał Wendland po bardzo mocnym ataku w tej chwili wyprzedzony przez Patryka Szanowskiego. Mamy dwie takie dwójki walczące o podium. Filip Janczak za plecami Daniela Jakimczuka. Za chwileczkę zostanie 1200 metrów. Zostanie trzy okrążenia nam zostaną do końca i ta dwójka. Wszystko wygląda na to, że rozstrzygnie tą walkę o zwycięstwo pomiędzy sobą. 3800 metrów już za chwilę. Oni we dwóch cały czas przyklejeni do siebie buglują kolejnych zawodników. Za chwilę zostanie im trzy okrążenia do końca. 3800, 2095, 2093. Patryk Szanowski na miejscu trzecim, Michał Wendland na miejscu czwartym i Jakub Wawrzykowski na miejscu piątym. Tak to wygląda. 12.20.70 to jest w tej chwili czas kuby 1200 metrów. Trzy okrążenia, już niecałe trzy okrążenia i będziemy widzieć, co dzieje na miejscu szóstym niezmiennie. Cały czas Artur Gułaj, on także ma już trzy okrążenia do końca. Na miejscu siódmym cały czas będzie Tomasz Szowczyk, on też będzie miał za chwilę trzy okrążenia do końca. Co tam się dzieje na prowadzeniu? Filip Janczak wraca na miejsce pierwsze, ale to będzie tasowanie do samego końca. 1000 metrów zostało nam do mety, 2,5 okrążenia i będziemy znali zwycięzcę biegu na 5000 metrów mężczyzn. Filip Janczak próbuje rozerwać tą dwuosobową stawkę, ale Daniel Jakimiuk przyczepił się tam mocno i nie odpuszcza. Za chwileczkę dwa okrążenia do końca. 4200 metrów mają w nogach ci dwaj prowadzący. Wydaje się, że nikt już nie jest w stanie im zagrozić. Dwa okrążenia do końca. 4200 metrów równiutko. Równiutko Daniel się jeszcze obejrzał. Coś się dzieje za jego plecami. A za jego plecami Michał wspina się gdzieś tam na wyżyny. Próbuje trzymać się Patryka i na razie mu się to udaje. Będzie tam jeszcze walka o podium. Będzie walka o miejsce trzecie. Dwie przyklejone do siebie dwójki. Zostało już w tej chwili 700 metrów. 700 metrów do mety, a więc nieco ponad półtora okrążenia. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Filip Janczak próbuje atakować. Próbuje rzucić czwórkę, próbuje rzucić piątkę, ale Daniel Jakimiuk się nie poddaje. On także przyspiesza. Tak będą teraz próbowali się szachmat i rozerwać do ostatnich metrów. 600 metrów walki o trzecie miejsce. 550 metrów walki o miejsce pierwsze. Filip Janczak próbuje kolejnego ataku. Wydłuża jeszcze ten krok. Gdzieś tam jeszcze próbuje się delikatnie pochylić. Za chwileczkę zostanie mu jedno okrążenie do końca. Za chwileczkę ten wirtualny dzwonek nam tutaj zadzwoni. Jednak te buble, one przeszkadzają czasami delikatnie. To też taktycznie można wykorzystać. Filip Janczak obejrzał się i ostatnie 400 metrów przed nią będzie teraz przyciskał maksymalnie. To już jest w tej chwili ponad pół sekundy różnicy. To jest dość duża walka o trzecie miejsce. Także będzie Patryk Szanowski, Michał Wendland, cały czas Michał jakby odzyskał siły, jakby znów się wyprostował, jakby znów
zaczął biec tak jak na pierwszych dwóch przeokrążeniach i w tej chwili Wojtek błyskawicznie połyka Patryka Chrzanowskiego i wyskakuje na miejsce trzecie. Natomiast Filip Janczak już samotnie, już 15, 20, 25 metrów przewagi, może już nawet 30 i 200 metrów zostało do mety. 200 metrów, za chwileczkę poznamy zwycięstwo biegu na 5000 metrów. Za chwileczkę dowiemy się, no nie będzie to 15:40, będzie to nieco wolniej, ale będzie to i tak bardzo dobry rezultat. Przypomnę, Filip 15:40 biegał, ale 11 lat temu, a teraz będzie to niewiele wolniej. Filip Janczak, Środa Wielkopolska, bardzo mocno na ostatnich metrach i za chwileczkę w czasie na pewno poniżej 16 minut. Filip Janczak jest na mecie z czasem 15:52.09, miejsce pierwsze na miejscu drugim. Daniel Jakubiecki, równo 16:00:55, Daniela i Michał Wendland odnowiony, że tak powiem, po kilku okrążeniach na miejscu trzecim pojawia się nam aż tak przed nocą ten meta, że nie pojawił nam się na odczycie czasu, ale on na pewno był na miejscu trzecim. Patryk Chrzanowski, czwarty na mecie, Jakub Wawrzykowski na miejscu piątym. Nieprawdopodobne emocje, co za walka. Dlatego piękne są właśnie takie rywalizacje na stadionie, a nie gdzieś na ulicy, kiedy tych zawodników tak naprawdę nie widać. Natomiast pojawiają się tylko na mecie, a na stadionie możemy ich oglądać cały czas. Tutaj to jest bardzo mocną rolę odgrywa psychika, kiedy się widzisz przez cały dystans, kiedy pokonujesz te okrążenia, kiedy słyszysz to wszystko, co dzieje się. Dobra, dawaj Tomek! Numer do przodu! Maciek! Do ciebie! To jest Tomek! Dajesz Tomek do końca! Dzieje się, cały czas, bo tutaj jest to rywalizacja, tylko kolejni zawodnicy na mecie. Tomek Sobczyk, Tomek Regimowicz, Ruszy Tarłowski, także też pojawili się na mecie. Robert Kuriato za chwileczkę pojawi się na mecie, to kolejny zawodnik w czasie nieco poniżej 18 minut. Tak jak ruszył Robert, wiecznie młodzi biegacze, cały czas szybcy i cały czas niezniszczalni. Kolejni zawodnicy, jeszcze mamy 5, jak dobrze widzę w tej chwili. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu zawodników mamy jeszcze dokładnie na piersi. Część z nich ma dość długi dystans do pokonania. Część jest już na ostatnim okrążeniu. Panie Krzysztofie, dawaj Simon! Trzymaj! Nie puszczaj! Finiszy! Trzymaj! Do końca! Jeszcze trzymaj! Super! Pięknie! O to chodzi! Teraz to dam, bo to jest
Ale wysłuchałem się. Trener to wie, bo ja mam jak kumpak. Trener to nawet kumpak. A my witamy kolejny zawodnikiem już Tomasz Robodowicz, który pojawił się na finiszu. Jeszcze ostatni zawodnik został nam na trasie.